poprzedniej kolejce Broń wreszcie zagrała odpowiedzialnie w defensywie i pokonała gładko Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Działacze radomskiego klubu wierzą, że w Morągu też obędzie się bez błędów w obronie. Na napastników Broni zawsze można liczyć, co pokazali już kilkukrotnie w tym sezonie. Huragan jest niżej w tabeli od radomskiej drużyny. W tym tygodniu pokazał, że jest w dobrej dyspozycji. Piłkarze z Moronga postawili się Arce Gdynia, z którą przegrali w Pucharze Polski tylko 0-1. Spotkanie trzeciej ligi Huragan Broń odbędzie się w sobotę o godzinie 13:00.